Hejka, postanowiłem nagrać poradnik do Gothica 2 na skróka na temat tego, jak radzić sobie ze smokami jako mag. Zrobimy to na dwa sposoby, zarówno za pomocą zwojów, jak i za pomocą run, jakie są nam dostępne w danym etapie gry. Jeśli chodzi o zwoje, to warto wybrać się do Corinis na zakupy. Część z nich kupimy u Zurisa. Pokaż mi. I zwoje, jakie są skuteczne, to jest zmniejszenie potwora, deszcz ognia, przyzwanie demona. Mój mąż uważa inaczej. Drugą osobą, którą warto odwiedzić, jest Ignas, ponieważ posiada on zwój przemiany w smoczego zębacza. Hej! Pokaż mi swoje towary. Koraxa w klasztorze. Możemy u niego kupić deszcz ognia oraz przyzwanie demona. W zamku w Górniczej Dolinie warto też odwiedzić Engora, ponieważ sprzedaje on zwój przyzwania demona. Hej, ty! Pokaż mi. Mając te zwoje, spokojnie poradzimy sobie ze wszystkimi smokami, które znajdują się w Górniczej Dolinie. Nie są wszystkie zwoje, jakie możemy mieć na tym etapie gry. Zwłaszcza jeśli chodzi o deszcz ognia, sporo możemy też znaleźć w trakcie eksploracji, ale dokładnie gdzie się znajdują umieszczę w opisie filmu. Jednak nie jest to potrzebne, od kupców mamy ich dostatecznie dużo, żeby poradzić sobie z każdym smokiem. Do testów posłuży nam Finkrek, ponieważ jest to najsilniejszy ze smoków, jakie znajdują się w Górniczej Dolinie. Ma on 1000 punktów życia i 180 pancerza na wszystko. Już z nim porozmawiałem. Warto też dodać, że żeby porozmawiać ze smokiem, nie musimy mieć założonego oka i nosa. Możemy mieć set kapłana na sobie, a co za tym idzie, więcej many. Na pierwszy ogień pójdzie deszcz ognia. Koszt 250 sztuk złota. Potrzebowaliśmy użyć go 4 razy, czyli w sumie 1000 sztuk złota. Zdarzało się jednak też podczas testów, że czasami deszcz ognia zadawał podwójne obrażenia. Wtedy wystarczyły tylko 3 zwoje. I możemy to zrobić też na jeszcze jeden sposób, jeśli mamy na przykład runę gromu ze sobą. Jako że 3 deszcze ognia zadają mu bardzo dużo obrażeń, zostawiamy go z małą ilością życia, można go dobić po prostu gromem i zachować jeden deszcz ognia. Czyli 750 sztuk złota do 1000 sztuk złota wydajemy, jeśli używamy deszczu ognia. Kolejnym sposobem jest zmniejszenie potwora, 250 sztuk złota. Po zmniejszeniu taki smok nic nam nie będzie robił, tylko uciekał. Możemy go dobić jak tylko chcemy. Kolejnym zwojem jest przyzwanie demona. 200 sztuk złota. Tutaj dużo zależy od szczęścia. Czasem wystarczy jeden demon, czasem są potrzebne 2. Jeśli demon sprawi, że smok będzie miał mało życia, można go wtedy dobić gromem. Albo deszczem ognia. Thank you.
tej walce mieliśmy szczęście, smok został zabity przez jednego demona chwilę zanim upłynął jego czas. Ostatnim zwojem, jaki możemy użyć, jest przemiana w smoczego zębacza. Jednak tutaj bardzo dużo zależy od szczęścia, jak walka się potoczy. Czy smok będzie dużo latał i regenerował życia przez to, czy będzie stał w miejscu i nas bił. Zwykle kończy się to tak, że umieramy. Czasem jednak może się udać. Tym razem się nie udało i zwykle tak to wygląda. Polecam go używać raczej na słabsze smoki. Wypróbujemy teraz przemianę w smoczego zębacza na kamiennym smoku, ponieważ jest to drugi z najsłabszych smoków. Słabszym jest bagienny, ale tam mamy dwóch pomocników, którzy z nim łatwo się rozprawią, więc zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj smoczy zębacz. Łatwo nam udało się go pokonać smoczym zębaczem. Podsumowując, jeśli chcemy zabić smoka za pomocą przemiany w smoczego zębacza, najlepiej jest zrobić to na smoku kamiennym, ponieważ jest on najsłabszy z tych smoków, z którymi musimy walczyć samemu. Warto też dodać, że jeśli awansujemy, będąc przemienieni w smoczego zębacza, wtedy nie otrzymamy punktów HP, które otrzymujemy normalnie z awansem. Przejdziemy teraz do run, jakie mamy dostęp, czyli od 1 do 4 kręgu. Jeśli chodzi o runy takie jak błyskawica czy inne atakujące, no to one mają mniej obrażeń niż smoki mają obrony na magię. Tutaj mamy na przykład błyskawicę 150 obrażeń, smok bagienny ma już 150 obrony na magię, smok lodowy ma już 180 obrony, więc to możemy też zobaczyć. Ciekawostką jest też duża kula ognia, która zadaje całkiem spore obrażenia smokowi lodowemu. Na inne smoki niezbyt dobrze działa. Jesteśmy nią w stanie zabić lodowego smoka, ale tylko lodowego smoka. Ogólnie nie polecam tego czaru brać w ogóle. Jako że czary zadające obrażenia do 4 kręgu są za słabe, żeby zaszkodzić smokom, za wyjątkiem dużej kuli ognia działającej tylko na lodowego smoka, mamy do wyboru przywołańce, czyli tworzenie szkieletu goblina, tworzenie szkieletu i stworzenie zombie. Golem jest niestety za słaby i nie poradzi sobie w ogóle. Zaczniemy może od podstawowego, czyli tworzenie szkieletu goblina.
Jak widzimy, wydałem 2800 many, a smok dalej żyje. Spróbujemy teraz na kamiennym. Jak widać, smoka kamiennego da się zabić nawet goblinami i kosztowało nas to 1200 punktów many. Możliwe, że nawet gdybyśmy mniej wydali, dałoby radę go ubić. Próbujemy teraz ze szkieletami. Widzimy, zwykłe szkielety radzą sobie już ze smokiem lodowym. Zabijając go zwykłymi szkieletami, wydaliśmy na to 2340 punktów many. Próbujemy to samo zrobić za pomocą zombie, które kosztują o 20 punktów many więcej od szkieletu. Jak widać, za pomocą zombie również możemy go zabić i kosztowało nas to 1920 punktów many. Sprawia też, że zombie są najlepszym przywołańcem do walki ze smokami, jakiego możemy mieć z run. Sprawdzimy jeszcze pozostałych przywołańców na smoku kamiennym. Zaczniemy od tworzenia szkieletu. Zabicie kamiennego smoka kosztowało ich 1800 punktów many, czyli o 200 punktów many więcej niż kosztowało nas to w goblinach. Pora na zombie. Bardzo dobrze im poszło. Jeśli chodzi o zombie, to wystarczyło im tylko 640 punktów many. Podsumowując, najlepszym zwojem do radzenia sobie ze smokami jest zmniejszenie potwora, po nim przyzwanie demona, kolejny jest deszcz ognia i czasem, ale nie na wszystkie smoki, może się przydać przemiana w smoczego zębacza. Jeśli chodzi o runy, no to najlepsze jest stworzenie zombie, na drugim miejscu tworzenie szkieletu, i na trzecim tworzenie goblina. Chociaż tworzenie goblina na słabsze smoki będzie lepsze od tworzenia szkieletu. Jest jeszcze jeden zwój, który możemy użyć, jednak działa on tylko na smoka lodowego. Jest to duża kula ognia, którą już omawialiśmy podczas run. Takie zwoje możemy kupić u Goraxa w klasztorze, u Izgarota w drodze do klasztoru i u Kronosa, maga wody. Zobaczymy teraz, jak to będzie działać. Po wykastowaniu tego czaru 5 razy smok lodowy nie żyje. Nie działa on jednak tak dobrze na inne smoki.
Jak widzimy, zanim zdążymy wykastować go po raz drugi, smog już ma życie zregenerowane. Na dworze Iridorat spotkamy jeszcze dwa smoki. Wtedy mamy już dostęp do wszystkich czarów i najlepiej jest rozwalić się za pomocą śmiertelnej fali. Używając śmiertelnej fali wystarczą tylko dwa kasty po 150 many, czyli na pokonanie ostatniego bossa wydamy 300 punktów many. Czasami jednak trzeba ją użyć więcej razy, ponieważ nie zawsze zadaje tyle samo obrażeń. Dzieje się tak, ponieważ nakłada ona obrażenia kilkukrotnie. Warto też wspomnieć, że zmniejszenie potwora nie działa na ożywieńców, co za tym idzie nie będzie działało na ostatniego smoka. To będzie już wszystko. Trzymajcie się, pa.